Bałtycki Plan Działań HELCOM to jest taki dokument międzynarodowy zrzeszający wszystkie kraje z regionu Morza Bałtyckiego. I to jest dokument, którego głównym celem jest tak naprawdę zmobilizowanie krajów do tego, by osiągnąć wspólny cel, jakim jest przywrócenie dobrego stanu środowiska morskiego Bałtyku. I to jest umowa, która już w 2007 roku została podpisana przez kraje. Wtedy ten cel miał taki termin graniczny w roku 2021, czyli zakładaliśmy, że to przywrócenie dobrego stanu środowiska stanie się właśnie do zeszłego roku. Niestety się tak nie wydarzyło. W związku z tym była potrzeba aktualizacji, rewizji tych założeń planu i ta najnowsza wersja, która została opublikowana w październiku i przyjęta przez strony konwencji, zawiera takie zaktualizowane działania. Cieszymy się z tego, co jest w tym planie, kiedy rozpatrujemy kwestie związane z obszarami chronionymi. Faktycznie w tym planie jest sztywny zapis mówiący o tym, że do 2030 roku 30% powierzchni Bałtyku ma zostać objęte ochroną. Z czego 1/3 to ma być ochrona ścisła, czyli taka ochrona, która już wiąże się z takimi silnymi zasadami, restrykcjami, co oczywiście dla natury jest dobre. Mówimy także o kwestiach związanych z eutrofizacją, czyli z nadmiernym przeżyźnieniem wód. I faktycznie tutaj te cele wyznaczone dotyczące pułapów wprowadzania różnych substancji do Morza Bałtyckiego są obiecujące. Jeśli by wszystkie kraje się zobowiązały i faktycznie wdrożyły te zasady w sposób odpowiedzialny, maksymalny i taki odpowiedni do sytuacji, to myślę, że sytuacja Bałtyku by się poprawiła poprzez wdrożenie tego planu. Natomiast, no niestety, jest też tak, że kilku rzeczy w tym planie brakuje i to jest coś, co napawa nas jakimiś obawami i takim strachem, że ta sytuacja niewdrożenia tych zaleceń i tych działań przez lata teraz może się powtórzyć, tak? Mówimy tutaj o problemie takim, iż nawet jeśli te działania, które są uwzględnione w planie, one są merytorycznie poprawne, mają sens, jakby zgadzamy się z nimi, natomiast brakuje w nich właśnie takiego konkretnego, granicznego celu realizacji tego działania, czyli nie ma wyznaczonych na przykład lat, co do których musimy zrealizować poszczególne rzeczy. W związku z tym obawiamy się, że może się powtórzyć sytuacja, kiedy te działania po prostu gdzieś tam się rozmyją, odpowiedzialność za nie się rozłoży z kraju na kraj. Co doprowadzi do tego, że po prostu nie zostaną one wdrożone. Kolejnym problemem jest to, że nie ma takiego wyraźnego komunikatu dotyczącego finansowania tych działań z planu, co może się okazać bardzo dużym problemem i przeszkodą w skutecznym wdrożeniu zapisów, które zostały przygotowane i przyjęte przez strony konwencji.